Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lacardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy po raz już kolejny, zupełnie nowy program, tym razem pod nazwą Zagadki Losu. Te nazwy są coraz głupsze, przysięgam, Jezu. Konkretnie odcinek 18 sezonu pierwszego. I jakby Was ciekawiło, dlaczego po raz kolejny moje studio zupełnie inaczej wygląda, to dlatego, że mam ADHD i mi się szybko nudzi moje studio. Teraz jak tak pomyślę, to jak już ustawię swoje studio, że wszystko jest idealnie, perfekcyjnie, tak jak chciałem, to zajmuje mi chyba tydzień lub dwa tygodnie, żeby tym studiem się zmienić i zacząć coś znowu w nim kombinować, może inny kolor ścianek w tym przypadku, trochę szafki poprzestawiać, tak dalej, tak dalej. Więc naprawdę nie dziwcie się, że co dwa tygodnie to studio zupełnie inaczej wygląda. Dobrze, bez zbędnego przedłużania, oczywiście proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Twitcha i Instagrama, no i oglądajmy. Zapraszam! 22-letnia Eryka Rosiak urodziła się i wychowała we wsi położonej kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. 3 lata temu wyjechała do stolicy na studia. Idzie? Dziewczyna zawsze marzyła o karierze piosenkarki i ostatnio wzięła udział w popularnym telewizyjnym talent show. Jezus Maria! Laska, co była w telewizorku przez całe 2 minuty, teraz zachowuje się i ubiera jak gwiazda. No spójrzcie na ten kożuch, na te okularki, no. Ja cię pierdziu, Eryka. Wyglądasz normalnie jak te laski z Insta. To nie ma naprawdę czym się chwalić. Witaj w domu, córeńko. A tata to co? Cześć, mamuś. Świetnie wyglądasz. Zobacz, jaki transparent z tego zrobiłyśmy. No świetny. Chodź tu, zrobimy sobie foteczkę, co? Ja też chcę. Co? Źle wyglądam. Nie, ty nie chcesz. No bo dopiero z roboty wróciłam. Może z narzeczonym się najpierw przywitaj. Tak, racja. Dziękuję, śliczne są. Cieszę się, że przyjechałaś, kotek. Dziękuję, śliczne są, ale Warszawę są ładniejsze i droższe. Weź wypierdzielaj, biedaku. Zobacz, ile ludzi przyszło. Nawet Sołtysina. Nikogo jeszcze z naszej wsi nie pokazywali w telewizji. O, p***wa, Sołtysina przyszła? Uuu! Oczywiście, jak tutaj wszyscy dobrze wiemy, Sołtysina ze swojej willi wychodzi tylko i wyłącznie na specjalne okazje. Taka jak choćby, gdy papież przyjedzie. Lub ewentualnie, gdy jedna z mieszkanek wsi wystąpi w telewizji. Czy to jest jakieś osiągnięcie? To było pytanie retoryczne. To nie jest żadne osiągnięcie. Nawet ja byłem kilka razy w telewizji. Tak się jaram tym, że Eryka wróciła. Ja naprawdę podejrzewam, że w połowie odcinka, a ewentualnie pod koniec odcinka, okaże się, że ta laska była 2 minuty na ekranie. 2 minuty! Po czym jury w Mam Talent powiedziały jej: wypierdzielaj. Była strasznie załamana tym, że odpadła już w pierwszym odcinku programu. Na szczęście ogarnęła się. I dobrze. Jezu! Nawet nie musieliśmy czekać do połowy odcinka! Śpiewa znacznie lepiej niż ci wszyscy, którzy przeszli dalej. To było totalnie niesprawiedliwe, że ją wywalili. Ewidentnie, facetka od przyrki w szkole się na nią uwzięła i tak samo jury się na nią uwzięło. Dziwnie się tutaj czuję. Okej, może nie wygrałam programu, ale jednak spędziłam sporo czasu przed kamerami. A poza tym, to przecież od 3 lat mieszkam w Warszawie. No, moja wieś to teraz dla mnie zupełnie obcy świat. Kosmos. Ale muszę trochę czasu spędzić w domu, odpocząć, porozmawiać z rodzicami. No i w sumie to fajnie, że tak mnie tutaj wszyscy doceniają. To, co ona tutaj mówi, ma jak najbardziej sens. Co nie zmienia faktu tego, że widać od razu po niej, że jej odwaliło od tej sławy i teraz prawdopodobnie przez cały odcinek będzie gardziła tymi ludźmi ze wsi. Eryka przez ostatnie godziny rozmawiała z mieszkańcami wsi, którzy przyszli ją powitać. W końcu została sama z rodziną. Postanowiła opowiedzieć im o swoich planach na przyszłość. I dlatego rzuciłam studia. Jak to rzuciłaś studia? Ale przecież marzyłaś zawsze o tym kierunku. Mamo, błagam cię. Nikt nie marzy o tym, żeby studiować zarządzanie. A. Okej! Motywatory materialne w ocenie kierowników i podwładnych. Analiza porównawcza. No, zżygam się. Tak! Ja znam się na motywacji pracowników. Panie Macieju Montażysto, proszę ładnie zmontować ten odcinek, bo inaczej przyjdę do ciebie w nocy i włożę twoje stopy do moich ust. No dziękuję, że nam właśnie powiedziałaś, że 3 lata z mamą zażynamy się na darmo. Andrzej. Niech pan to na chwilę zostawi. Dobrze? Proszę później nie przyjść. No co, może nie odmawiamy sobie wszystkiego, żeby ją utrzymywać w Warszawie? Tato, wyluzuj. Przecież ja za chwilę zrobię karierę, tak? Ale ty odpadłaś z tego programu. Plus, należy tutaj zaznaczyć. Pamiętajcie, droga młodzieży, rzucenie studiów to jest zawsze dobry pomysł. Z to E to O to E.
A poza tym okej, może odpadłam z programu po pierwszym odcinku, ale ja tam dopiero poczułam, że muzyka to jest moje powołanie. Mi się wydaje, że ty nie poczułaś wcale, że muzyka jest twoim powołaniem. Mi się wydaje, że ty poczułaś pieniądze. Z powołania nie ma pieniędzy. Ale ja mam ponad 15 tysięcy obserwatorów. Nieźle. Czy wyście obie oszalały? A co ci po tych obserwatorach? Co, jedzenie ci kupią? Mieszkanie zapłacą? Jeżeli założy OnlyFansa, to owszem, tak, dokładnie tak zrobią, tak. Owszem, ale nie to jest teraz najważniejsze, tak? Pamiętacie, jaka byłam zdołowana, kiedy odpadłam z programu? Pamiętamy, kochanie. Cały tydzień non-stop płakałaś. No właśnie. I wtedy to odezwał się do mnie ten producent muzyczny, który chce ze mnie zrobić gwiazdę. Rozumiecie to? Ja podpiszę własny kontrakt płytowy. Odpocznę sobie u was tak z 2 tygodnie, a potem pojadę podbijać stolicę. I trzymam z całej siły kciuki, nigdy już tutaj nie wrócę. A nie możesz podbijać jednocześnie studiując? Andrzej ma rację. Posłanie Ryki na studia dużo nas kosztowało. No ale czy to znaczy, że mamy jej podcinać skrzydła? Nie narzekam na swoje życie. Mam dobrego męża i córki nam się udały. No ale dla nich chcę czegoś więcej niż tej ciężkiej pracy na roli i liczenia grosza do pierwszego. Wiedziałam, że tata się wścieknie. On totalnie nie rozumie współczesnego świata. We współczesnym świecie liczą się tylko lajki, followersi i subskrybenci. O, swoją drogą, jak już mówię o subskrybentach, czy ty subskrybujesz kanał Lakardum? Jeżeli nie, warto zacząć. Bo przyjdę w nocy i twoje stopy też wsadzę do mordy. Już się do mnie odzywają firmy i oferują współpracę. A co będzie, jak wydam płytę? No, nie chcę marnować życia na nudne studia. Ja naprawdę dobrze jej życzę, tak zupełnie serio, dobrze jej życzę, tak samo jak każdej innej osobie, która ma marzenia i ambicje. Każdemu z was dobrze życzę. Jednakże tak stawiać wszystko na jedną kartę, szczególnie gdy ta karta jest twoją nadzieją na zrobienie kariery w muzyce, gdy karierę w muzyce jest ciężko zrobić. Ba, nawet bardzo ciężko bym powiedział. Trochę nieodpowiedzialne według mnie, jednak warto by było mieć jakieś wyjście, tak? Że jeżeli nie uda ci się z tą muzyką, to nadal jesteś na studiach, które możesz skończyć, po których dostaniesz prawdopodobnie dobrą pracę. Czy nie, chwilę, ona jest na zarządzaniu. To nieważne, okej, to spoko, nie ma sprawy, możesz rzucić. Eryka świetnie spała i jest w doskonałym humorze. Chce jeszcze raz porozmawiać z rodzicami o swojej przyszłej karierze. Tu 1500, ach, makabra. Co my zrobimy, Andrzej? W życiu tego nie spłacimy. Jakoś to będzie. Już byśmy byli do przodu, że mnie to cholerne ostatnie lato. Pierwszy raz od bardzo dawna, nawet pomidory w tunelach nam poradziło. Pamiętasz, ile musieliśmy wyrzucić? Trzeba by się nad przyszłością zastanowić. Może coś sprzedamy. Co? Chyba nerki, bo co innego? Już myślałam, że sama będę musiała to zaproponować. Ale ty sam wyszedłeś z tą propozycją. Ja wam pomogę. Córcia, już wstałaś? Coś ci na śniadanie zrobić? Mamo, nie zmieniaj tematu. Obiecuję, że jak tylko zrobię karierę, to spłacę wszystkie wasze długi. No i wyremontuję wam dom. A tobie, tato, kupię taką wypasioną furę, zobaczysz. No a my z Jagodą pojedziemy do spa. Fajnie, córcia. Szkoda, że jesteś nadal na utrzymaniu rodziców. Ale tak, wierzę ci. Spłacisz wszystkie ich długi. Ona jest zbyt pewna siebie. Do tego stopnia, że ja naprawdę chcę, żeby jej nie wyszło już teraz. Już zmieniłem zdanie, jednak jej nie lubię. Eryka, daj spokój. Tato, ty musisz we mnie uwierzyć. Wierzę. No właśnie, chyba nie bardzo. Oboje wierzymy w ciebie, córcia, i kibicujemy ci. A pieniędzmi się nie przejmuj. Poradzimy sobie z tatą. Jak zawsze. Naleśniki zjesz? Twoje naleśniki? Zawsze. Pół godziny i będą. Naleśniki? Dobra, to ja w tym czasie skoczę pod prysznic, co? Boże, Andrzej. Jakby jej się naprawdę udało, moglibyśmy w końcu odetchnąć. Jakbyśmy nie płacili tyle za jej pobyt w Warszawie, to byśmy aż takich długów wielkich nie mieli. No właśnie, aż takich. Jakieś byśmy i tak mieli. Mniejsza z tym, i tak od dziecka pieniędzy nie wezmę. Chyba lepiej od dziecka jak od obcych, co? Poza tym, jakby zaczęła zarabiać miliony, to co by jej szkodziło spłacić te głupie 70 tysięcy? Miliony, już to widzę. Wczoraj Danuszka strasznie na mnie wsiadła, że niby dziecka nie wspieram. Ale jakie mam to po prostu przełknąć, że Eryka 3 lata studiów w Warszawie zmarnowała? Zawsze zresztą uważałem, że dobry zawód i dyplom jest lepszy niż kruszki na wierzbie czy marzenia. Ale w tej rodzinie jestem w mniejszości. I w sumie to bardzo dobrze pan uważa. Proszę nie zmieniać zdania. I swoją drogą nie pomyślałem o tym w ogóle, ale ci rodzice zadłużyli się po to, żeby wysłać swoją córkę na studia do Warszawy, gdzie ona te studia rzuciła po 3 latach. No ja bym się f***ił. Eryka umówiła się na spacer z narzeczonym. Jest zdenerwowana, bo nie widziała Mariusza od 2 miesięcy.
Ostatnio rzadko nawet z nim rozmawiała. Może mi się uda zdobyć troszeczkę tych starych odmian jabłek, takich, wiesz, prawdziwych polskich, które jedli nasi dziadkowie. Które jedli wasi dziadkowie? To one nie będą zgniłe? Myślałem, że ciebie to zainteresuje. Co? Sorki, Mariusz, czekam na ważnego SMS-a. Sorki, Mariusz, mam w dupie to, co mówisz, ale kontynuuj. Od kogo? No od Pawła, tego super ważnego producenta. Może jeszcze w tym roku uda mi się wejść do studia i nagrać mój debiutancki album. No a potem trasa koncertowa, wyobrażasz to sobie? A jak to połączysz ze studiami? Rzuciłam studia. Teraz się muszę skupić na muzyce. Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? A to miałam cię o zgodę pytać? No nie, ale przed wyjazdem mówiłaś, że skończysz zarządzanie i pomożesz mi stworzyć to nowoczesne gospodarstwo ekologiczne. No tak, ale to było zanim dowiedziałam się, że mam szansę zrobić karierę w showbiznesie. Fajnie, że mnie wzięłaś pod uwagę w swoich planach, wiesz? To jest akurat zajebisty pomysł. Aktualnie gospodarstwa ekologiczne zarabiają dosłownie fortunę. Ja mam obok swojego mieszkania taki zieleniak hipstersko-naturalny, eko, coś tam, sranie w banie generalnie. Ale w tym sklepie, w tym zieleniaku, jedno awokado potrafi kosztować ponad 20 zł. I co jest najciekawsze? Ludzie to kupują. Więc powtórzę, pomysł z ekologiczną farmą jest zajebisty. Jezus, Mariusz, proszę cię. Przecież ty mnie wcale nie potrzebujesz do prowadzenia tego gospodarstwa. No tak, ale jak sobie wyobrażasz naszą wspólną przyszłość? Co, będziesz tutaj od czasu do czasu wpadała między koncertami a imprezami w Warszawie? Nie wiem jeszcze, jak to sobie wyobrażam, tak? Ale nie możesz ode mnie wymagać, żebym ja zrezygnowała ze swoich marzeń. Tego nie powiedziałem. Tylko zastanawiam się, czy jest miejsce dla mnie w tych twoich marzeniach. Słuchaj, nie chcesz się chyba kłócić na ulicy, co? Kochanie, słuchaj, chyba nie chcesz się kłócić na ulicy przy tylu gapiach, no nie? No, dajmy sobie trochę oddechu. Ja się zmieniłam, ty pewnie też. No, wiesz, no musimy sobie jakoś to wszystko na nowo poukładać, tak? To masz na myśli związek? No, Wiesz co, wracam do pracy, bo mam dużo roboty. Ja się totalnie nie zmieniłem. Ale Eryka? Owszem, już nie chodzi o wygląd, ale z charakteru wydaje się inna. Przecież to całe gospodarstwo ekologiczne to ona wymyśliła. A teraz wydaje się, że przez cały czas marzyła o czymś innym. Jak mam budować przyszłość z kimś, kto nie wie sam, czego chce? Właściwie powinnam od razu zerwać z Mariuszem. Przecież widać, że się rozmijamy. Auć! No, powinnam od razu zerwać z Mariuszem, ale trochę mnie bawi, jak się stara. Ale nie mam teraz przestrzeni na dramy. A poza tym, to wcale nie jest takie proste. Jestem z nim od drugiej liceum, no i ciężko zerwać z kimś po tak długim czasie. Druga liceum, ona skończyła 3 lata studiów, czyli łącznie 4 lata związku. Mam w lodówce pizzę mrożoną, która jest starsza niż ich związek. Eryka umówiła się na spotkanie ze swoją przyjaciółką ze szkolnych lat. Ma nadzieję, że ta zrozumie ją i poprze jej plany na przyszłość. To jest to, co ja chcę robić. No wszystko ładnie, pięknie, ale Mariusz ma trochę racji. Co z waszym gospodarstwem? No chyba z jego gospodarstwem. A co z waszymi świniakami, krowami, kurami, te sprawy, alpakami? Teraz alpaki są modne. Wiesz, o co mi chodzi. Miałaś mu pomagać. Ale nie chcę. Chcę śpiewać. Nie no, pewnie. Kumam. Ale Mariusz stąd nie wyjedzie. No właśnie o to chodzi, Dorota. On nie zostawi gospodarstwa, ale ja mam zrezygnować z moich marzeń, tak? Przepraszam, zrobię sobie z pani ze mną zdjęcie? No pewnie. Daj, ja zrobię. O, tutaj macie POV, jesteś lakarnumem i jeden z twoich starszych widzów prosi cię o zdjęcie. Serio, widzowie, powinniście któregoś dnia mnie po prostu dojechać za to, że się z was śmieję bez przerwy. Ale to potem. Najpierw podajcie mi w komentarzach numery waszych kart kredytowych. Dziękuję. Super. No i widzisz, Dorota, to jest właśnie to, o czym ci mówiłam. Warszawa, no... Nie mogę uwierzyć, że kiedyś myślałam, że to jest luksusowa restauracja. Mnie się podoba. No to dlatego, bo ty nigdy nie wyjechałaś z tej dziury. To dlatego, że ty nigdy z tej dziury nie wyjechałaś. Wyobraź sobie, że w Warszawie jest koleś, który robi ci mięsko i potem podchodzi do stolika i on sól sypie w ten sposób. Nie wiem po cholerę, mógłby normalnie sypać solą, ale bardzo fancy to jest, bardzo fancy. Nie wiesz, co świat ma do zaoferowania. Bez przesady. Byliśmy w liceum na wycieczce w Warszawie i wcale aż tak mi się nie podobało. Z
spaliny, hałas. Brud, smród, ubóstwo. I co najgorsza, Pałac Kultury nadaje sygnał, który zamienia warszawiaków w gejów. Tutaj jest cicho tylko dlatego, bo nic się nie dzieje. Przecież ty się nawet nie wybawiłaś. Od liceum jesteś z tym samym kolesiem. Ty też. Spiknęłaś się z Mariuszem w tym samym czasie, co ja ze swoim Rafałem. I nawet jakby mi zaproponowali jakąś super pracę, to bym go nie zostawiła. Eryka mnie wnerwiła. Nawet nie zapytała, co u mnie. Jak mi się układa z narzeczonym, z szefową, co u moich rodziców i tak dalej. Tylko o tej swojej karierze nawijała. A jak zaczęła gadać o zajeździe, to zrobiło mi się przykro. Bo to się okazuje, to jest zajazd moich rodziców. Ja tu chcę przecież swoje wesele urządzić. Jesus, oni wszyscy są jacyś nienormalni. Jak byłam w telewizji, to się mega jarali, a teraz oczekują ode mnie, że założę gumofilce grzecznie i będę tyrała w gospodarstwie. O nie, nie ma takiej opcji. W końcu uwierzyłam, że mogę być kimś i że nie muszę skończyć jak Dorota i moja mama. W sensie, szczęśliwie żyjąc ze swoim mężem, zakładając rodzinę. No, masz rację, horror. Eryka wstała wcześnie, by pobiegać. Boi się, że przez kuchnię matki przytyje, a liczy, że producent wkrótce zaprosi ją na spotkanie i chce wyglądać idealnie. Eryka! Eryka! Eryka, no! Co? A, sorki, nie słyszałam, muzyki słuchałam. Dzień dobry. Dzień dobry, pani sołtys. Pani sołtys! Z willi wyszła! Jakaś okazja, chyba papież przyjechał. Co? Jak zapewne wiesz, nasza ochotnicza straż pożarna będzie świętować niedługo 20-lecie powstania. Wow, no to taka okrągła rocznica. No, my z Dorotką jesteśmy w komitecie organizującym imprezę z tej okazji. Komitet organizujący imprezę. Jedyna rzecz, z którą mi się to kojarzy, to The Office. What is that? It is your birthday period. It's a statement of fact. Not even an exclamation point? This is more professional. It's not like she discovered a cure for cancer. No i tak zastanawiałyśmy się, czy byś nie wystąpiła? No, nie wiem, a kiedy jest ta impreza? W przyszłym tygodniu. No, nie mamy budżetu, żeby ci zapłacić, ale może tak z sąsiedzkiej życzliwości? Nie, to nawet nie chodzi o pieniądze, tak? Tylko, no ja jestem teraz po prostu bardzo zajęta. Wiadomo, nasza sala nie jest tak luksusowa, jak te w Warszawie. Czy ty właśnie próbowałaś być wredna? Tak. Gdybyś, kurde, wiedziała. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie rzeczy załatwia się z dużym wyprzedzeniem, ale nie miałam pojęcia, że przyjedziesz do rodziców. A występ naszej lokalnej gwiazdy byłby cudowną niespodzianką. Pani nie rozumie! Ja nie chcę! No okej, dobrze, zaśpiewam. Tylko muszę wiedzieć wcześniej, ile piosenek, tak? No i trzeba będzie uregulować opłaty za odtwarzanie muzyki. Wszystko, kochana, będzie uregulowane. Dorotka na maila informacje ci wyślę. Ta, uregulowane będzie na czarno, daj spokój! A kto to zgłosi? Aaaa! Super, dobra, tylko ASAP, bo ja się muszę przygotować, nie? Jaki SAP? O co ci chodzi? ASAP? To jakieś imię arabskie, tak? Twój chłopak nowy? No, ASAP. No, tak się mówi. W sensie, że jak najszybciej, nie? Tłumaczę cię, no! ASAP znaczy, że niedługo jest deadline i ty musisz mi pronto wysłać te informacje, girl! Jezu, czuję, że mi spadło IQ, naprawdę. ASAP srasap, nie możesz mówić normalnie. Dziewczyny, nie kłóćcie się, no ja tak bardzo się cieszę, że się zgodziłaś. Naprawdę bardzo. Super fajnie, dobra, to ja lecę dalej, nie? Super. Udało się załatwić. Bardzo się cieszę. Rodzina Eryki ma zasiąść do obiadu. Danuta bardzo się postarała. Zaprosiła nawet Mariusza, myśląc, że sprawi córce przyjemność. Tymczasem Eryka jest poirytowana, bo producent nadal nie odezwał się do niej z propozycją spotkania. Może łaskawie ruszysz te 4 litery? My cię nie będziemy obsługiwać. Właśnie sobie paznokcie poprawiłam. No i? Tato, powiedz jej coś. Dziewczyny, przestańcie. Naprawdę musicie się kłócić przy Mariuszu? Zresztą już wszystko podane. Mamę! Ja ci tłumaczyłam! Ja teraz jem obiady bez glutenu, bez laktozy i bez cukru, no! Smacznego, moi drodzy. A ta panierka w kotletach to bezglutenowa jest? O kurczę, ona naprawdę się o to zapytała. Ja tylko żartowałem! No, taka jak zawsze. Taką lubiłaś. Aha, czyli z glutenem. No to świetnie. To ja w zasadzie nie mam co tutaj jeść.
No, tu jest gluten, a w mizerii jest laktoza, tak? A obu tych rzeczy unikam. O jest, nawet laktozy też nie może jeść. Trafiłem z tym! Jeszcze niech się zapyta, czy jest coś bez cukru. To ziemniaki wcinaj. Od ziemniaków się tyje. Nie wiedziałam. Kiedyś to był twój ulubiony zestaw. Jak jej nie pasuje, to będzie głodna chodziła. Zupę mam jeszcze z wczoraj. Warzywno na chudziutkim wywarze. Przyniosę. Usiądź. Musisz mamie przykrość robić. 2 godziny stała przy garach. Eryka, kochanie, musisz mamie przykrość robić. 2 godziny przy garach stała. Rozumiem, że masz nietolerancję laktozy, ale się poświęć, no. Zjedz tą mizerię, a potem siedź 4 godziny na kibelku, dobra? Dobrze, mamuś. Zjem, co jest. Na pewno? Tak. Mnie wszystko jak zwykle smakuje. Uwielbiam pani mizerię, a schabowe robi pani najlepszą w okolicy. Popieram. Ziemniaki są takie pyszne i mięciutkie. Nie był gębie, Danuśka. Zawsze ci to mówiłem. Dziękuję. No ale martwię się, że Eryce nie smakuje. Ja po prostu jestem teraz na diecie paleo. Super, Eryka. Dziękuję. Używaj jeszcze więcej skomplikowanych słów, które będę musiał googlować, żeby się dowiedzieć, co znaczą. No super, dzięki, Eryka. Miałam udawać, że mi smakuje? Sorry, ale po glutenie strasznie puchnę. Ale ta sytuacja otworzyła mi oczy. Tak, zrobiłam się światowa. I dlatego nie mogę już być z Mariuszem. Niech sobie znajdzie kogoś, kto mu będzie schaboszczaki serwował. Jagoda nie może się pogodzić z zachowaniem siostry. Chce o całej sytuacji porozmawiać z matką. Przecież mówiłam, że ja poznywam. Ty powinnaś odpocząć. Dobrze mi zrobiło, jak się czymś zajęłam. Nadal ci przykro, że Eryce nie smakowało? Mogłam się bardziej postarać i zapytać, co by zjadła. Mamuś, chyba żartujesz. Nam na maksa smakowało, a ona niech się cmoknie w dę. Jagoda, jak ty się wyrażasz? No sorry, ale taka prawda. Nie dość, że ją utrzymywaliście w Warszawie, to jeszcze teraz macie spełniać jej zachcianki? Wiesz, że ona jest wyczerpana po tym programie. Wyczerpana? Ten program był 5 roku temu! Wyczerpana? Przecież odpadła w 1 odcinku. A jak była totalnie załamana, to ją wspieraliśmy. A ona przyjeżdża i zachowuje się jak wielka gwiazda. Skoro ten producent się do niej odezwał, to znaczy, że ma talent. I może naprawdę zrobi karierę. A ja tak podejrzewam, że żadnego producenta nie ma. Albo ewentualnie jest, ale jest to po prostu skamer, który próbuje ją oszukać na hajs. I się dopiero potem przekona, że ona hajsu nie ma. Mogę prosić miętę? Strasznie mi coś leży na żołądku. Mówiłam, że ten obiad był dla mnie za ciężki. Już ci robię, kochanie. Jak mi Dorota opowiadała, co Eryka gadała, jak się spotkały wczoraj na kawie, nie chciałam wierzyć, ale miała rację. Eryka totalnie się zmieniła. Zrobiła się z niej nadęta krowa. O jakichś asapach gada, deadline'ach, paleo? Eryka umówiła się z Mariuszem w zajeździe. Ma nadzieję, że na neutralnym gruncie łatwiej jej będzie przeprowadzić trudną rozmowę. Ale Eryka, uważaj, bo twój chłopak pije piwo. A wiadomo, jak są faceci, gdy się piwa napiją. Wiesz co, nie podobało mi się twoje zachowanie na obiedzie, jeśli mamy być razem. Nie będziemy razem, Mariusz. Słucham? Zrywam z tobą. Nie pasujemy do siebie. Bo się zmieniłaś. Wcześniej wszystko było okej. To ten wojewódzki mam talent. Powiedział ci, że masz szansę na sukces i on cię zmienił. Rudy się nie dostał. Mieliśmy wspólne plany. Nieprawda, to ty miałeś plany. Ja po prostu nie wiedziałam, co chcę robić. A teraz już wiem. I w moim życiu nie ma teraz miejsca na prowadzenie gospodarstwa. Powiedz szczerze. Nie chcesz być zwieśniakiem, co? Jesus, Mariusz, naprawdę teraz będziesz dramę robił? No przecież to było świetnie widać dzisiaj na obiedzie u moich rodziców, tak? Ty potrzebujesz takiej kobiety jak moja mama, co to będzie ci w robocie pomagać i tłuste obiadki robić. To nie jest zły pomysł. Ja twoją mamę będę podrywał. A to coś złego? Dla mnie? Totalnie. Bo musiałabym zrezygnować ze swoich marzeń i z kariery. Wiesz co, twoja siostra miała rację. Odbiła ci soduwa. A może to wy po prostu jesteście zazdrośni, co? Ale niby o to przecież odpadać w 1 odcinku. Ale przynajmniej ktoś mnie zauważył, a to już jest coś. Powodzenia w tej twojej wielkiej karierze. Ale pamiętaj, jeśli nic ci nie wyjdzie, to ja się nie przyjmę z powrotem. Nie przyjmiesz mnie z powrotem? Ja z tobą zrywam, idioto, a nie rzucam pracę, no. Dobrze, moi kochani widzowie. Nie będę męczył już mojego pana montażystę Macieja, którego z całego serduszka kocham i pozdrawiam. Buzi, buzi, zjem twoje stopy, jak będzie ten odcinek źle zmontowany. Lalalala. Ale trochę was pomęczę i możecie w tym momencie włączyć stoper na swoim zegarku bądź telefonie i przekonajmy się wspólnie, ile czasu zajmie Eryce powrót do tego chłopaka. Ja tak stawiam... 7 minut. Maksymalnie. Poza tym prędzej wydłubię sobie oko widelcem, niż tu wrócę. Dobrze wiedzieć, że czuję się od nas lepsza. Zaraz mnie coś trafi. Już słyszę, co te wszystkie baby będą u mnie mówiły.
że ma za duże wymagania, że taką dobrą partię wypuściła. Tak, jestem stworzona do lepszych rzeczy niż siedzenie w tej cholernej wsi. I nie zamierzam za to przepraszać. Co gorsza, ambicje ma ta dziewczyna, a na wsi polskiej nie można mieć ambicji, no, no, no. Po zerwaniu z Mariuszem Eryka była w kiepskim humorze. Na pocieszenie kupiła sobie w sklepie internetowym modną torebkę. Przed chwilą odebrała przesyłkę i jest bardzo podekscytowana. Co to masz, kochanie? Patrz, mamo, tylko 5000 zł. A, i swoją drogą użyłam twojej karty kredytowej. Mam nadzieję, że nie będziesz zła. Torebkę. Mamo, a ty płakałaś? No, to nic takiego. Serio myślisz, że mnie oszukasz? Przecież widzę. Co się stało? To przyszło dziś rano. Musimy w przyszłym tygodniu zapłacić statuę co najmniej 2000. Inaczej komornik zajmie nam ciągnik. Przykro mi, mamo. W życiu nie myślałam, że będę musiała własne dziecko prosić o coś takiego. No ale nie mamy statu wyjścia. Mogłabyś nam coś pożyczyć. Mówiłaś ostatnio, że odłożyłaś trochę pieniędzy. No tak, odłożyłam, tylko że już wydałam. Od razu widać, odpowiedzialna, dorosła dziewczyna. Rozumiem. To nic. Porozmawiam z tatą i coś wymyślimy. Nie przejmuj się, córcia. Ta torebka kosztowała 4000? Tak, no bo to jest najnowsza kolekcja. Ja nawet się bardzo nie pomyliłem z tą kwotą. Ja powiedziałem, że ona kosztowała 5000. Widzicie, moi kochani widzowie, tak dobrze się znam na modzie, że tylko po wyglądzie jestem w stanie plus minus stwierdzić cenę torebki. Naprawdę nie wiem, po co mi ta umiejętność, ale ją posiadam. Tak, oczywiście. Przepraszam, córcia, muszę porozmawiać z tatą. Wow, czy ja widzę widza, który ma na sobie koszulkę z H&M-u? Jeez, jakiś biedny jesteś? Yikes. Naprawdę, koleś, upgrade'uj trochę swoje ubrania. Nie kupuj w H&M-ie, kupuj lepiej na kapselu. Okrutnik, no. Ale mnie Dominik dojedzie za to, że powiedziałem, że jego bluza jest z kapsela. Eryka miała wyrzuty sumienia. Jeszcze tego samego dnia odesłała torebkę do sklepu. Tato... Nie mam teraz czasu, Eryka. To dla was. Mama mówiła, że akurat tyle pilnie potrzebujecie. Nie, nie możemy, nie wypada. No wolisz stracić ciągnik? A skąd ty masz tyle pieniędzy? Myślałam, że wszystko wydałaś na jakieś łaszki. Na torebkę, ale zwróciłam ją, także jeżeli potrzebujecie więcej, to... Nie, na razie to nam starczy na opracowanie nowego planu. Dziękuję, córeczko. Nie ma za co. Dziękuję, kochana córeczko. Wow, ale nie myśl sobie, że ci odpuszczę. Nadal będziesz musiała jeść ziemniaki i mizerię na naszych obiadach. A poza tym przecież mówiłam ci, że jak już zrobię karierę, to w ogóle nie będziecie się musieli martwić o pieniądze, tak? Ej, Eryka, słuchaj, czy ty nie... czy nie jesteś tego... Swoją drogą, moje filmy na YouTubie ogląda młoda polska piosenkarka Hanna Sztachańska. I chciałem cię, Haniu, serdecznie pozdrowić. Obejrzyj dokładnie ten odcinek i się zastanów, czy chcesz robić karierę muzyczną, czy może jednak iść na studio. Zastanów się, Haniu! Czy ty nie masz sponsora? Słucham? Bo nie pracujesz, studia rzuciłaś, stypendium mi dostajesz. A od tak kupujesz sobie torebki za 4000. Tyle się czyta teraz w gazetach o tym. Sorry, ja się martwię o ciebie. Okej, dobra. Postaram się ci to wytłumaczyć, tak? No, to jest tak, ja mam konto na Insta. Na czym? A co to jest? A po co te zdjęcia wrzucasz do internetu? A do czego to służy? Mówię teraz na serio. Jak ja mojej mamie pokazałem swojego Instagrama, że tam zdjęcia wrzucam i tak dalej, to po prostu od mojej mamy poszła wiązanka pytań. A co to jest? A po co to? A dlaczego ktoś chce oglądać twoje zdjęcia? A dlaczego ty swoje zdjęcia tam wrzucasz? Jezu! No i faktycznie, byłam w programie tylko przez jeden odcinek. Ale to wystarczyło, żeby mi napędzić obserwatorów. Ty znowu o tych obserwatorach? Bo to jest ważne, tato. No spójrz na to tak, dzięki temu podpisuję umowy sponsorskie, tak? No i teraz dostaję na przykład kilka stówek za post. No ale później, jak będę sławna, to będę dostawała po kilkanaście tysięcy. I tyle masz tych postów, że stać cię na tak drogie rzeczy. No tak. No i mam też kartę kredytową. I wzięłam pożyczkę. Jezus Maria, kolejna pożyczka. Za chwilę i to będzie musieli z mamą spłacać. Tato, uspokój się, no. To była wyższa konieczność.
Przecież nie mogę wyglądać jak lump, tak? Więc wzięłam chwilówkę po to, żeby kupić torebkę. Ona naprawdę jest głupia. Ja muszę dbać o imidż. A poza tym niczego nie będziecie z mamą musieli za mnie spłacać, tak? No, w przyszłym tygodniu przyjeżdża Paweł, ten producent, żeby sam osobiście się ze mną spotkać. Zaraz podpiszę kontrakt, będę sławna, to będzie całkiem nowy początek. Oddałam tę torebkę, bo widziałam, że mama płacze i w ogóle. A poza tym to zaraz będę sławna i kupię sobie nową. Ale nie taką, co to wszystkie laski z Insta mają, tylko ten bardziej luksusowy model. No bo ja za chwilę będę sławna, czuję to. Eryka od 3 dni jest zestresowana. Producent chce poznać jej rodzinę i dziewczyna boi się, że rodzice i siostra źle wypadną. Co to za burdel? A co tu się dzieje? Jebda, leżę o ziemię jak Magda Kessler! Wiesz co, masz, te będą lepsze. Na szczęście mamy ten sam rozmiar, tak? A jak ty wyglądasz? No nie mogłaś się uczesać? Przecież wszędzie ci baby hairy odstają. No weź, no o czym im cikasz, debilko? To przecież mogłaś się sama ogarnąć, tak? Co ty mi chcesz przed Pawłem wstydu narobić? Uuu, to już z panem producentem po imieniu jesteś. A żebyś wiedziała, weź zmień tą koszulkę, no przecież blado w tym wyglądasz. Córeńko, spokojnie, to ty masz być gwiazdą, nie my. I wyglądasz przepięknie. O nie, 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 na pewno nie. No przecież nie pójdziesz tak, nie ma takiej opcji. Że co, że koszula brzydka? No nie ma problemu, córeczko, mogę ją zdjąć. I tak ścisła jest. Bo? No, nie zakłada się krawata do koszuli z krótkim rękawem. A jakie to ma znaczenie? I tak marynarkę założę. Ale to jest totalne wieśniactwo. I wyobraźcie sobie, stary pijany z piwem w łapie, bez koszulki, tańczy pod sceną, gdy córka śpiewa. Posłuchaj mnie, moja panno. Andrzej, daj spokój i załóż normalną koszulę. Tą białą ci uprasowałam. Ale... Dla Eryki to ważne. Aha, tato. Jak będziesz zamawiał coś do jedzenia, to pamiętaj, że masz jeść nożem i widelcem, tak? Nawet jeżeli to będą pierogi. Pierogi nożem jeść? Nie, ja tego nie wytrzymam. Jak się inaczej je pierogi niż sztućcami? Czy jestem jakiś dziwny? Ja zawsze sztućcami jadłem. Że co, że w łapę jak hamburgera? Eryka jest zdenerwowana. Próbuje zrobić dobre wrażenie na producencie, ale widzi, że jej rodzina nie stosuje się do wytycznych, które im dała. Z zarazą ziemniaczaną to jeszcze bym sobie poradził. Ale jak doszła do tego szara pleś, mogiła. Wszystkie krzaczki nam wyżarły. Pani sołtysowa mówiła, że w sąsiedniej wsi innemu kolesiowi, temu co na targ do Warszawy jeździ, poszło 18 tuneli. Z rozpaczy tak się nawalił, że go do szpitala na odtruwanie zawieźli. Oła, no co? To wszystko bardzo interesujące. To wszystko bardzo interesting jest, ale mam to in my ass. Generalnie uważam, że każda wieś powinna... No tato, proszę cię, no przecież Pawła takie tematy nie interesują, no. Przepraszam, ale muszę zadzwonić. No, naprawdę? Przyjeżdża do nas producent muzyczny, a wy musicie gadać o jakichś szarych pleśniach i pomidorach, no? Przecież dałam wam wczoraj listę bezpiecznych tematów, no. Kochanie, tata chciał tylko... Mamo, no ale przecież to nie są imieniny wujka Edka. Przecież tu chodzi o moją karierę. Ale ten koleś sam zapytał o tegoroczne zbiory. Z grzeczności. Przecież to można było jednym zdaniem odpowiedzieć. A ty co, musisz się tak wychylać z tymi swoimi opiniami o muzie? Bo ten cały Paweł się nie zna. No tak, a rzeczywiście, bo ty się znasz. No bo generalnie to tyle w życiu już osiągnęłaś i jesteś taka światowa, no. No może i nie osiągnęła, ale co się dziwić, dziewczyna ma ledwo 18 lat. Tak, siostra, ja w twoim wieku byłam starsza, więc cicho bądź, a? Proszę was, czy wy naprawdę przez pół godziny nie możecie zachowywać się jak normalni ludzie, no to... Moja córka publicznie mnie uciszyła, bo ośmieliłem się powiedzieć, czym się zajmuję. Nigdy w życiu nie czułem się tak upokorzony. Prosiłam ich, żeby się postarali, a oni co? Zachowywali się jak ostatnie wieśniaki. Mam tylko nadzieję, że Paweł nie pomyśli, że ja jestem taka jak oni. A zresztą po co ja go tutaj w ogóle zaprosiłam? Przecież mogłam się z nim spotkać w Wawie, w jakiejś fajnej miejscówce. Eryka została w końcu sama z producentem i robi wszystko, by odciąć się od swojej rodziny. O mój Boże, o mój Boże! Eryka cały odcinek będzie chciała się odciąć od wsi i od swojej rodziny i wiecie tego, cytując oczywiście ją, wieśniactwa, po czym okaże się, że ten producent będzie jej kazał śpiewać piosenki Disco Polo w remizach strażackich! Wiesz co, no tak naprawdę zaprosiłam tylko najbliższą rodzinę, takich ludzi, którzy są dla mnie ważni, tak? Bo chciałam, żeby ze mną dzielili ten sukces. No strasznie mi przykro, jeżeli faktycznie, no, źle się bawiłeś. No, jedzenie średnie. Wiem. Oni tutaj totalnie nie mają pojęcia o food trendach.
A to i tak jest najlepsza knajpa w okolicy. Nie komentuję tego, ale twoi rodzice... mili ludzie. Prości. No ale zresztą wszyscy tutaj tacy są. Młodzi, starzy. Malboraski, komuś się powodzi. No na przykład moja najlepsza kumpela z liceum. Laska w moim wieku. Zero ambicji, normalnie mentalna kura domowa. A ty taka jesteś? Nie. To znaczy, no wiesz, nie zamierzam odcinać się od korzeni, tak? I udawać kogoś innego. Oczywiście nie zamierzam się odcinać od korzeni i udawać kogoś innego. Bo wcale dokładnie w tej chwili tego nie robię. Wcale. Ja rozumiem, że w naszym biznesie autentyczność jest bardzo ważna, tak? Dlatego między innymi zgodziłam się na taką wieśniacką imprezę, prawda? No wiesz, remiza, zajazd, te klimaty. Chciałabym, żeby ludzie tutaj poczuli się docenieni. Zawsze wiedziałem, że masz predyspozycję do bycia gwiazdą. Tylko musimy jeszcze popracować nad paroma drobiazgami. Szkoda, ale muszę już wracać. To wiesz co, to ja cię odprowadzę, dobra? Opowiesz mi jeszcze, co tam dla mnie masz. Szczęśliwa Eryka jest przekonana, że mimo wszystko zrobiła dobre wrażenie na producencie i wielka kariera stoi przed nią otworem. Świetnie, że was widzę. Mam dla was super newsa. I ten randomowy chłopak, który wracał do domu z zakupami. Mogę się założyć o wszystkie pieniądze świata, że wychodząc rano do Biedronki, nie spodziewał się, że trafi do telewizji. To jest kariera. O dziwo, większa kariera niż Eryki kariera. Że co? My są proste wieśniaczki. Czy my zrozumieją, co taka miastowa pani do nas mówi? O co ci chodzi? No, myślę, że Dorota próbuje dać ci do zrozumienia, że słyszałyśmy twoją rozmowę z tym Gogusiem z Warszawy. Aha. No i ja ze swojej strony chcę dodać, że już nie musisz występować u nas na tej wieśniackiej imprezie. Do widzenia. Ale... Problemem w tej sytuacji nie jest wcale to, że Eryka obraziła swoją najlepszą przyjaciółkę i jej matkę. Problemem natomiast jest to, że matka najlepszej przyjaciółki Eryki jest żoną sołtysa! Miło, że po tylu latach przyjaźni myślisz, że jestem mentalną kurą domową. Mogłam się domyślić po tym, co zrobiłaś Mariuszowi, że mną też gardzisz. Ja nikim nie gardzę. Ja nikim nie gardzę! Tylko czasami tam trochę na was splunę. No miałam wyjść za Mariusza tylko po to, żeby wszystkim wokół było miło. No, to nie jest facet dla mnie. No tak, bo ty teraz jesteś wielką gwiazdą. To takie typowe dla małych wiosek. Jak już ktoś osiągnie sukces, to trzeba go gnoić. Ale ty nie osiągnęłaś żadnego sukcesu. Na pewno większy niż ty. Ja się przynajmniej wyrwałam z tej dziury. Koleżanka Eryki ma rację. Jedynym sukcesem Eryki było wzięcie chwilówki. To nie jest zbyt dobrze. Ja też mam dużo chwilówek wziętych. Eryka bardzo długo myślała o tym, co powie swojej rodzinie. Ma wobec nich bardzo konkretne oczekiwania. No przecież tłumaczyłam wam, mówiłam, jak powinniście się zachowywać. A wy co? Nie muszę wam chyba mówić, jak bardzo mnie zawiedliście. Mariusz też? Posłyszałam, że go rzuciłaś. O tak, no rzeczywiście. Biedny, pokrzywdzony Mariusz. A czy on mi zaproponował, że zostawi gospodarstwo i wyjedzie ze mną do Warszawy, żeby mnie wspierać? Nie. Ale ja powinnam zrezygnować ze swoich marzeń, tak? No tu akurat Eryka ma rację. Dzięki, mamo. Ale wy też powinniście nad sobą trochę popracować. Słucham? No, przecież jak ja zrobię karierę, to wami też na 100% zainteresują się dziennikarze, tak? No ja im kilka dobrych historyjek z twojego życia chętnie opowiem. Kiedyś jak Eryka była mała, to miała siku szufladę. Czyli szufladę, do której coś sikała w nocy. Ani słowa więcej, Jagoda. Czego ty od nas oczekujesz? Mogę widzieć? Eryka jest tym typem osoby, że jakby rzeczywiście media zainteresowały się jej rodziną, to ona by wynajęła aktorów, żeby grali jej rodzinę i udawali ją. Po pierwsze, nie zamierzam się więcej za was wstydzić, tak? Dlatego musicie sobie wymienić garderobę, poczytać trochę, no i przede wszystkim podciągnąć się z modnych tematów. To jest bardzo ważne. To ja mam lepszą propozycję. Jak ty się od nas odetniesz i wyprowadzisz, to już nigdy więcej żaden dziennikarz nami się nie zajmie. I wtedy nie będziesz musiała się za nas wstydzić. Andrzej! Nie ucieszaj mnie, Danuta. Całe życie uczciwie pracowałem. Utrzymywałem nas i dom. A teraz okazuje się to nic. Bo nie mam takich łachów jak trzeba. Nie pasuje, tam są drzwi. Żegnam. W porządku. Jak sobie chcecie. Andrzej, nie muszę tu być. Nie muszę tu w ogóle przyjeżdżać. Jeżeli ojcu zależy na tym, żeby oglądać mnie tylko w ekranie telewizora albo na zdjęciach w gazetach, to proszę bardzo. Eryka jest wściekła i zraniona. Postanowiła wyprowadzić się z rodzinnego domu. Pytanie, gdzie się Eryka wyprowadzi niby? Gdzie Eryka? No powiedz mi, gdzie? Gdzie? Gdzie?
Ty? Gdzie? Nie, serio pytam, bo chcę znać adres, bo jesteś bardzo ładną dziewczyną. Może pójdziemy na randkę, co? No co ty robisz, kochanie? Jak to co? Pakuję się, wyjeżdżam jutro z samego rana. No ale po co, kochanie? Tata się zdenerwował. Ale przeprosisz go, porozmawiacie i się pogodzicie. Jak zawsze. Ja mam go przepraszać? No to, co powiedziałaś, nie było miłe. A wy byliście mili? Poprosiłam was o coś przed spotkaniem z Pawłem, a wy co? Olaliście to. To nieprawda. I wiesz, że zawsze cię wspieraliśmy. No ale w tej sytuacji ty też nie jesteś bez winy. No to chyba będzie lepiej, jeżeli wyjadę, tak? Zachowujesz się jak małe dziecko. Uspokój się. Przemyśl to sobie. Do rana emocje opadną. Nie, już napisałam do Pawła. Do tego producenta? Tak. Przyjedzie po mnie jutro z samego rana. Dary losu! To znaczy zagadki losu! Czemu mnie to tak bawi? Ja jestem dzieckiem mentalnym, naprawdę. Eryka napisała do producenta, skąd mają odebrać. Czeka już 2 godziny, ale mężczyzna się nie pojawił. Przestał też odpowiadać na jej wiadomości. On nie przyjedzie. Odwalcie się ode mnie. Dorota ma rację. On nie przyjedzie. A wy to niby skąd możecie wiedzieć, co? Bo to ja do ciebie pisałam. Czy to naprawdę jesteś nieźle porypana? O, podoba mnie ci. Zaraz dostaniesz wiadomość od Pawła o treści, to ty jesteś porypana. Chwila, to kim był ten producent, z którym jedli obiad? Czy... Ale jak to? Przecież... To niemożliwe, ja go sprawdzałam, on miał swoją stronę. Skończyłam ostatnio kurs robienia stronek. Nieźle jak na mentalną kurę domową, co? No rzeczywiście, masz niezły powód do dumy. Dlaczego to zrobiłyście? Nie widziałyście, jaka byłam załamana, jak odpadłam z programu? Chciałyście mi jeszcze bardziej dołożyć? Przeciwnie. Na początku chciałyśmy cię pocieszyć. Byłaś totalnie przybita, ciągle płakałaś. Pomyślałam, że to ci poprawi humor. Dopiero jak zaczęłaś się tak okropnie zachowywać, uznałyśmy, że to świetny sposób, żeby utrzeć ci nosa. A ten facet, co tu przyjechał, kto to był? Aktor. Wynajęłyśmy go. Co? Przypomnę, rodzice jednej z tych dziewczyn nie mają pieniędzy, żeby spłacić dług. W tym czasie ona sobie wynajmuje aktorów, żeby prankować siostrę. Coś tu się nie zgadza. Druga rzecz. I co tam, Eryka? Warto było studia rzucić? Kiedyś byłaś moją idolką, wiesz? Ale okazało się, że jesteś pustą dziunią, dla której fame jest ważniejszy niż rodzina. A na razie żaden prawdziwy producent do ciebie nie napisał. Więc nie masz powodu, żeby tak wysoko unosić głowę. A tego, jak potraktowałaś rodziców, nigdy ci nie wybaczę. No to idealnie. Na szczęście mają jeszcze ciebie, kochającą, cudowną córeczkę, tak? Wiecie co, spadam stąd. I kolejna sprawa. Eryka, życzę ci teraz powodzenia w spłacie tej chwilówki. Jak one mogły? Zniszczyły moje marzenia. O nie. Ja im na to nie pozwolę. Znajdę jakąś robotę i będę walczyć. A jak już zrobię karierę, to wszyscy będą mnie błagać o wybaczenie. Ach, ta legendarna, mityczna kariera, która po prostu w życiu Eryki się pojawi któregoś dnia. Jagoda wróciła do domu, by pocieszyć załamaną wyprowadzką Eryki matkę. Widziałam taksówkę. To była Eryka, prawda? Chyba tak. Czyli jednak pojechała. Miałam nadzieję, że ochłonie i wróci. Dobrze, że tata jej wygarnął. Przychodziła samą siebie. No ale finansowo nam pomogła. Torebkę sprzedała i dała nam 2000 na komornika. Z dobrego serca. Na komornika? Mamo, czy wy macie jakieś problemy finansowe? A, takie tam. Niepotrzebnie się wygadałam. Przypomnę, ona wynajęła aktora! Poradzimy sobie z ojcem. Nie okłamuj mnie. Jest bardzo źle? No przecież mówię, poradzimy sobie. Może Eryka podpisze tą umowę z tym producentem. A jak nie podpiszę? Nie liczyłabym na te wielkie gwiazdorskie kontrakty. W sklepie szukają kogoś do pomocy, na pewno mnie wezmą. No ale ty musisz się uczyć. To będę uczyła się wieczorami, a przynajmniej trochę wam pomogę. Moje kochanie. O kurde, tylko Eryka miała uwierzyć w producenta, a widzę, że rodzice też narobili sobie nadziei niepotrzebnie. Nie odkręcę tego, ale tym bardziej muszę im pomóc. Eryka do tej pory nie odezwała się do rodziny. Dziś przypadkiem spotkała koleżankę z liceum, która tak jak ona zaraz po maturze wyjechała do Warszawy. Odwiedzasz czasem tą naszą wieś?
No, ostatnio to nie bardzo. Ja mam to samo. Człowiek mieszka chwilę w Warszawie i totalnie mu się zmienia optyka. Tak, żyję 3 dni w Warszawie. Teraz liczą się dla mnie tylko followersi na Instagramie. Ja w ogóle z moimi starymi już nie mam o czym rozmawiać. Wiesz, oni są prości. Miał nawet zamiar zmienić imię i nazwisko. Serio? No weź, Halina Mamroń brzmi totalnie obciachowo. O Jezus Maria, aż jestem ciekaw, jakie imię sobie wybrała. Od razu wiadomo, że jestem ze wsi. A ja mam ambicje, chcę zrobić karierę. I wiem, że ty też. Tak. A gdzie teraz pracujesz? Jestem asystentką dyrektora w dużej korporacji. A, i w ten sposób normalni ludzie prowadzą konwersacje. Mówią, że pracują w dużej korporacji. Bez podawania nazwy oczywiście, no nie? Jak dla mnie to tą dużą korporacją, to może być McDonald's równie dobrze. Fajnie. Może nawet przyniosą mnie do filii w Paryżu. Wtedy w ogóle nie będę musiała jeździć do starych. Ale nie tęsknisz trochę? Za czym? I żeby nie było, próbowałam pomóc im wejść na wyższy level. Ale oni murbeton. Co to jest level? Mówię, żeby spróbowali sushi, ale oni tylko te schaboszczaki, ziemniaki i kapucha wali w całej chacie. Totalnie inny mental niż my. Co to jest mental? Wiedziałam, że ty mnie zrozumiesz. Wiesz co? Spieszę się na hybrydę. Zgadzamy się na kawkę. Pa. No. Hybryda. Czy ja właśnie spotkałam samą siebie? Ja się tak serio zachowywałam? Bo jeżeli tak, to wcale się nie dziwię, że rodzina miała mnie dość. No, czuję się, jakby spadły mi klapki z oczu. I strasznie mi głupio. Schodki w Warszawie. Mniam, mniam, mniam. Eryka przyjechała do rodzinnej wsi. Liczy, że uda jej się pogodzić z rodziną. Hej, hej. Rodzice zaraz przyjdą, ale chciałam z tobą sama porozmawiać, bo wiesz, oni nie wiedzą o tej akcji z producentem. I bardzo dobrze. Należało mi się. Zachowywałam się jak durna krowa. A zresztą nawet nie myślałam, że tak soduwa może mi odwalić. No, grubo pojechałaś, ale ja też dałam ciała. Nie powinnam ci robić nadziei. I żeby było jasne, naprawdę uważam, że masz talent. Dzięki. Teraz pracuję jako sekretarka. Ale producent, pieniążki, kariera! Ale może kiedyś? No nic, w każdym razie mam trochę kasy dla rodziców, bo wzięłam zaliczkę. Więc teraz im będę co miesiąc przesyłać. No już, wyściskajcie się, bo ja nie mam całego dnia. Wy też nie macie całego dnia. Została jeszcze minuta tylko odcinka. Come on, wrap it up, wrap it up. Ja przepraszam, byłam podła. No już, kochanie. Tato. Chodźcie, zamówimy karkówkę i porozmawiamy teraz, jak rodzina, chodźmy. Ale tata, ja karkówka nie mogę jeść! Macie tutaj może sushi? Fajny ten program Zagadki Losu. Taki nie za dobry, a ja takie lubię najbardziej. Dziękuję wam kochani serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Oczywiście jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. No jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał, wtedy dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Jak nie? To i tak dajcie łapkę w górę i subskrypcję. I wejdźcie także mojego Twitcha i mojego Instagrama. A, i możecie napisać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków Zagadek Losu. Dzięki wielkie i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Czołem.